Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale i oczywiście kolejny materiał, który nagrywam w trakcie eventu Team of the Season. Jest tak naprawdę już teraz duże oczekiwanie na tocy z Premier League, które prawdopodobnie pojawią się w ten piątek. Dlaczego prawdopodobnie? Może jej zmieni plany, może nie będzie tak jak zawsze. Na ekranie generalnie widzicie te dwa player picki, które sobie trafiłem w ostatnim filmie. Carrasco i Laporta, nie jest źle. No ale dobra, to co was powinno interesować, mianowicie to, czym będziemy zajmować się w dzisiejszym filmie. Więc tak, pierwszy temat, no to powrócimy sobie do tematu tego must-bidowania. Niestety nie udało się tego robić na 8 trójkach z prostej przyczyny. Poszło ono do góry z racji SBC, które w sumie wam mogę teraz nawet pokazać, żebyście dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Wchodzimy sobie oczywiście w wyzwania budowania składu, wchodzimy sobie w live, czyli te SBC, które są aktualnie i zaraz się skończą. O co mi chodzi? O te SBC. Tutaj jest naprawdę dużo 8 trójek potrzebnych, więc kurczę, dlatego właśnie 8 trójki do góry poszły. Myślę, że to jest prosto oraz zrozumiałe. Mamy SBC o rozbudowę Team of the Season, Eredivisie. No ale generalnie teraz szybka przebitka Coins Kingdom i lecimy do filmu. Coins Kingdom to serwer na Discordzie, który pomoże wam zarobić jak największą ilość końców dzięki aktywnej społeczności oraz doświadczonym moderatorom. Zapraszam również na serwer VIP, który sprawi, że zarobicie znacznie więcej. Z kodem Dominosek dodatkowe 5 dni za darmo. Serwer posiada również swoją stronę internetową coinskingdom.pl, na której znajdziecie dodatkowe treści oraz konkursy. Link w opisie. Moi drodzy, wymagania naprawdę śmieszne, polecam sobie tego totsa zrobić, zwłaszcza, że później prawdopodobnie do kolejnych SBC jakoś tam w trakcie totsów będą same po prostu totsy potrzebne. 8-4, 8-4 overalla, myślę, że każdy jest w stanie wyłożyć na stół, na tacę, no i po prostu te totsy Eredivisie sobie machnąć. Co ja tutaj jeszcze polecam sobie robić? Tak sobie analizowałem, co się bardziej opłaca, czy podwójna rozbudowa 8-6, czy piłkarz 84+, do wyboru, ale chyba jednak ta rozbudowa 86+, natomiast co opłaca się najbardziej? Z tego co widziałem, piki 80+. Szkoda troszkę, że nie są to piki 81+, bo na pewno byłaby większa szansa na trafienie jakiegoś toca. Natomiast z tego co widziałem, naprawdę sypie tymi tocami. Fajnie, że EA prawdopodobnie podkręciło troszkę ten drop, ale chyba co roku tak jest, żeby te tocy jakkolwiek, w jakiejkolwiek ilości leciały. Albo po prostu zależy to od wartości rynkowej, która wartość po prostu tych toców nie jest jakaś duża, bo no, większość z nich ma bardzo dobre statystyki, owszem, natomiast mamy karty na ten moment lepsze, bo jest tutaj gra, że tak powiem, na finiszu swoim. Mówiłem o mass biddingu, teraz na pewno w tle widzicie prawdopodobnie jakieś tam klipy, jak ja sobie to licytuję. Patricio na przykład, bramkarz z Premier League, może być licytowany generalnie na 8 dwójkach, bo tak jak mówiłem, na 8 trójkach tego teraz już się nie da robić. No nie zależy to od nas, że po prostu tak się wydarzyło. Kto jeszcze, to ja w sumie nie pamiętam, na kim ja tam robiłem, bo ja sobie po prostu wpisywałem 8-2 ocenę ogólne i sobie wybierałem, wybierałem sobie zawodników, którzy tam kosztują około tego 1000 monet. Ja powiedziałem, że Patrice jest z Premier League, jestem mu pośledzony generalnie. Ja właśnie tak sobie zdałem sprawę z tego, co powiedziałem. Oczywiście bramkarz Romy, przepraszam bardzo, bo nie wiem, chwilowe zaćmienie miałem. No i on właśnie kosztuje około 1000, licytowałem go sobie tak za 700 monet, no i wchodził jak najbardziej. Na pewno w tle to teraz widzicie. Dobra, drugi temat na dzisiaj, nie ma co drążyć więcej tej licytacji, bo no nie będziemy gadać sobie tutaj o licytacji. O, tutaj na przykład widzicie, mamy Daniego Olmo, mamy Ferrana Torresa, to były też karty, które sobie licytowałem. 750, 700 monet, jakieś pozostałości po tym, jak ja sobie to wczoraj robiłem, jeszcze ich nie sprzedałem, ale wystawmy sobie ich za 1000 końców, powiedzmy. 1000 monet, myślę, że to będzie optymalna cena. Ferran Torres to samo, 1000 monet. O, Tanguy Ndombele również był robiony, 1000 monet, 700 końców, wygrana licytacja. Dobra, drugi temat, mianowicie licytacja kart z Eredivisie. Jak wszyscy wiemy aktualnie, nawet przed chwilą mówiłem o tym, że jest SBC ogwarantowanego to co z Eredivisie. Mamy to co Eredivisie. Co to oznacza? Dobra moi drodzy, wydarzyła się sytuacja, że tak powiem, niepożądana, ponieważ po prostu nie nagrałem sobie tego fragmentu filmu, jeśli chodzi o wideo. Jedynie nagrał się dźwięk, także generalnie to co leci w tle, nie zwracajcie uwagi i raczej słuchajcie tego co mam do powiedzenia. No oznacza to tylko i wyłącznie to, że można sobie naprawdę fajnie na tym pozarabiać. Ja nie będę tutaj cen w grze sprawdzał, po prostu na bocznym monitorze, co wam również polecam sobie taki boczny monitor załatwić. Wygodnie się po prostu sprawdza ceny na Footbinie. Tutaj z tego co widzę 1200, może troszkę za dużo dałem za Senesiego, no ale już za późno po prostu. Mówiłem, że cen w grze nie będę sprawdzał, a sam to robię. Dobra, jak ten kolega się nazywa? Mitsio. Oczywiście nie będę teraz tych wszystkich kart, które przed momentem sobie wylicytowałem, wystawiał, no bo
kurczę, no, no zajęłoby to troszkę czasu. Z tego co widzę, to jest około 850 końców. Tak tutaj Footbeam pokazuje. O, i to też jest kolejna sprawa, mianowicie Championship. Nie wiem w sumie czemu ja to robiłem, już nie pamiętam jaka była tego geneza. Natomiast patrzcie, za 200 monet wygrana aukcja, gościu kosztuje 1000. Bramkarze z Championship srebrni, naprawdę fajny sposób. Nie wiem w sumie jak doszło do tego, że ja sobie na nich zarabiałem, ale właśnie mi się przypomniało, że coś takiego było. Kolejna sytuacja, 1100 końców, spokojnie można sobie go za 950 wystawić i na pewno zejdzie, a wygrany był za 150 końców, także zysk na czysto 900 monet. Mamy kolejnego zawodnika z Eredivisie tymczasem, Proper, zobaczmy sobie ile ten zawodnik kosztuje, a on kosztuje około... What? Co tutaj się stało? 7900 mi pokazuje, 7300, no gdyby on za tyle zszedł, to ja bym był naprawdę w niebo wzięty. Wystawmy go może za 6800, tak 500 końców taniej niż jest aktualnie. Te karty sobie wyślę w ogóle na listę transferową, bo nie da się nic zrobić. Totalnie nie da się nic zrobić, Lukaku, Immobile, Haaland, wszyscy na listę transferową. Liczę na to, że niedługo dostaniemy SBC z gwarantowanym tocem Community. Może się to już wydarzy za godzinę, bo ja to nagrywam w środę po południu. W środę o 18, no to już nie jest, to nie jest popołudnie, natomiast po prostu może się to wydarzyć dzisiaj o 19. Miejmy taką nadzieję, bo wtedy te karty pójdą do góry. Ja, kurczę, będę miał też wtedy taki troszkę dylemat. O, jeszcze mam tutaj Coatesha, bo ja sobie go licytowałem przecież wcześniej. Mam dużo kart Coatesha, około 2000, o, za 800 był brany. No i tutaj widzicie, że około 2000 powinien schodzić. Dobra, wystawiam za 1900, żeby nie czekać z tym, aż zejdzie. Będę miał dylemat dlatego, że te karty również pójdą sobie do góry prawdopodobnie przy tocach z Premier League. Natomiast ja mogę się wciąż zaopatrzyć, mimo tego, że wydawałoby się, że już jest za późno. Karty 89+, które prawdopodobnie będą wymagane do SBC od gwarantowanego totsa z Premier League, nie poszły aż tak do góry, także mogę zrobić taki myk, że sprzedam sobie te karty. O, widzicie, tutaj Ferran Torres nam zszedł. Generalnie mam mało miejsca na liście transferowej, niedobrze, trzeba sobie ją oczyścić potem. No, że zejdą nam po prostu te karty, potem po prostu znów sobie zainwestujemy w 89. Kurczę, dużo tych kart tutaj mam i jest problem. A nie, jednak mam dużo miejsca na liście transferowej, nie wiem o co chodziło. Nie wiem o co chodziło, przecież mam tutaj 30 miejsc ponad. Dani Olmo, dawaj go za 1000 monet. Może nawet dajmy za 1100, albo dobra, zszedł tak szybko, dajmy go za 1000 monet. Niech ktoś będzie miał lepszy dzień. I oczywiście ten sposób z tym masbidowaniem nie daje nam wielkiego zysku, bo to jest raptem 200 monet na karcie. Natomiast no, jest to po prostu duża ilość kart, no i powinno was to zadowolić. Jeśli ktoś lubi takie sposoby, takie luźne po prostu, że siedzicie i sobie po prostu klikacie zarabiając, no to powinno wam to służyć. Moi drodzy, rozgadałem się z tej racji, dzisiejszy film będzie troszkę dłuższy, nie? Jeszcze w sumie mam jeden temat przygotowany, taki dosyć obszerny i nie wiem w sumie, czy przedstawię wam, nie no, to może nie na Quixel. Chociaż te nagrody, kurczę, tutaj zalegają, zajmują to miejsce, no, no słaba sytuacja. No jest to temat dosyć rozbudowany, jest to temat kart brązowych, które teraz z łatwością możemy brać za 150 monet. Tyle wam w sumie powiem na razie, jak będziecie chcieli sobie coś w tej sprawie podziałać, to sami sobie sprawdźcie. A dalszą analizę tego, co miałem dokładnie do przekazania, zrobimy sobie po prostu w kolejnym materiale na moim kanale, na który serdecznie z tego miejsca zapraszam. Myślę, że sobie omówiliśmy wszystko, powiedzieliśmy sobie troszkę o masbidowania, sprzedawałem kart tutaj na waszych oczach, bo chciałem sobie po prostu teraz powystawiać, bo fajne ceny są wszystkich kart generalnie, dlatego też to zrobiłem. No i generalnie o licytacji kart z Eredivisie sobie również powiedzieliśmy i o tym, jak 8 trójki poszły do góry, dlaczego tak się stało, już teraz wiecie. O, brązowa karta, kurczę, za 2900 zeszła, nie? Nie rozumiem takich rzeczy, natomiast no po prostu te również koła też schodzi za 1900, bardzo fajnie, licytowany był za 800 końców, no i bardzo fajnie to podsumowanie tego materiału. Tutaj również ten bramkarz licytowany za 150 monet, Pierce z Blackburn, zszedł sobie bardzo dobrze. Dobra, po prostu widzimy się w kolejnym filmie, gdzie poruszę kolejne tematy, no i miejmy nadzieję, że już niedługo otworzymy sobie jakieś paczuszki, no bo mam ich naprawdę sporo. Też miejmy nadzieję, że wyjdzie to SBC gwarantowanego TOTSa z TOTS Community, bo TOTSa Eredivisie już mamy. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!